Wiele mitów i historii przekazywanych ustnie do dzisiaj budzi wiele kontrowersji i tajemnic. Czy wydarzenia, które zostały opisane przykładowo w Biblii, naprawdę miały miejsce? A może są one tylko metaforą czegoś innego? W dzisiejszym odcinku opowiemy Wam o Hyperborei, wyjątkowej krainie, która została wspomniana w mitologii greckiej i która według wielu istnieje naprawdę. Zapraszam do oglądania. Hyperborea to tajemnicza nazwa, pod którą skrywa się pojęcie znane od wieków. Budzi ono ciekawość badaczy, historyków i poszukiwaczy przygód. Ta tajemnicza kraina, często kojarzona z kierunkiem północnym, opisywana jest jako utopia, gdzie mieszkający żyją w harmonii, a słońce świeci bez przerwy. Pierwsze wzmianki o Hyperborea pochodzą z antycznej Grecji. Wierzenia te opisywały krainę położoną za północnymi wiatrami, gdzie słońce nigdy nie zachodzi. Ta odległa ziemia była domem dla ludzi o niezwykłej długowieczności i zdrowiu, którzy żyli w zgodzie z naturą. Starożytni autorzy, tacy jak Herodot czy Pauzaniasz, odnosili się do Hyperborei w swoich dziełach, chociaż ich opisy były często ze sobą sprzeczne. Mimo że tradycyjnie Hyperborea kojarzona jest z obszarami północnymi, jej dokładne położenie nigdy nie zostało określone. Niekiedy wskazywano, że może to być teren dzisiejszej Skandynawii, Syberii czy nawet Arktyki. I to właśnie teoria o lokalizacji Hyperborei w Arktyce jest najbardziej fascynującą, zwłaszcza biorąc pod uwagę opowieści o wiecznym słońcu i ciepłym klimacie. Hyperborea była często przedstawiana jako kraina bez chorób, nędzy i wojen. Jej mieszkańcy, Hyperborejczycy, byli opisywani jako lud o niezwykłej urodzie, mądrości i długowieczności. Mówiono, że nie znają oni bólu ani cierpienia i żyją w harmonii z otaczającym ich środowiskiem. W niektórych opowieściach wspomina się nawet o ich zdolnościach do latania lub posiadaniu innych nadnaturalnych mocy. Kiedy przyjrzymy się bliżej mitowi o Hyperborei i informacjach, jakie zostały o niej spisane, odkrywamy wielowymiarowy świat, pełen różnorodnych interpretacji i relacji. Starożytni pisarze nie tylko opisywali tę tajemniczą krainę, ale także zastanawiali się nad jej rzeczywistym położeniem i znaczeniem. Choć Hyperborea jest najczęściej kojarzona z antyczną Grecją, wielu starożytnych pisarzy odnosiło się do niej w swoich pracach. Herodot, ojciec historii, napisał o Hyperborejczykach w kontekście ich związku z kultem Apolla. Twierdził, że kapłani i dziewice z Hyperborei przybywali regularnie do Delos, miejsca narodzin Apolla, składając ofiary i celebrując święta. Pauzaniasz, grecki geograf, opisywał Hyperboreę jako krainę, gdzie drzewa miały być obfite w złoto i gdzie słońce świeciło nieprzerwanie. Również Pliniusz Starszy w swoim Naturalis Historia wspomina o tej krainie, dodając swoje interpretacje. Mit o Hyperborei nie służył jedynie opisowi geograficznemu, miał on także głębsze, symboliczne znaczenie. Kraina ta była często postrzegana jako miejsce, gdzie ludzie żyli w zgodzie z naturą, czerpiąc mądrość i harmonię z otaczającego świata. Symbol wiecznego słońca mógł reprezentować wieczną młodość, oświecenie lub boską obecność. W późniejszych wiekach, zwłaszcza w okresie renesansu, mit o Hyperborei został odkryty na nowo. Filozofowie i uczeni zaczęli interpretować go jako metaforę idealnego społeczeństwa, gdzie ludzkość mogła osiągnąć swój pełen potencjał. O ile niektórzy traktowali opowieści o Hyperborei jako czystą alegorię, inni podejmowali próby jej zlokalizowania. Wielu podróżników i odkrywców marzyło o odnalezieniu tej utopijnej krainy. Choć ich wysiłki często były daremne, poszukiwania te inspirowały kolejne pokolenia badaczy, którzy pragnęli odkryć prawdę stojącą za tym starożytnym mitem. W miarę upływu wieków legendy o Hyperborei nie zanikały. Wprost przeciwnie, zyskiwały na popularności, zwłaszcza w erze wielkich odkryć geograficznych.
Odkrywcy, pisarze i artyści z różnych epok byli zafascynowani tym tajemniczym miejscem, dając mu nowe życie w swojej twórczości. Pierwsze znane wzmianki o Hyperborei w literaturze nowożytnej pojawiają się w renesansie. Pisarze i poeci inspirowani antycznymi tekstami często odnosili się do tej krainy jako do miejsca idealnego, symbolizującego czystość, niewinność i harmonię. W romantyzmie Hyperborea stała się miejscem ucieczki od industrializacji i postępu technicznego. Poeci i pisarze tacy jak Samuel Taylor Coleridge czy William Blake w swoich dziełach malowali obrazy krainy oddalonej od chaosu i zgiełku współczesności. W erze wielkich odkryć, kiedy nieznane tereny mapy stopniowo były zastępowane rzeczywistością, wielu odkrywców i badaczy marzyło o odnalezieniu Hyperborei. Choć większość z nich zdawała sobie sprawę, że jest to mit, idea odkrycia nieznanej, utopijnej krainy była zbyt kusząca, by ją zignorować. Niektórzy podróżnicy, tak jak John Franklin czy Roald Amundsen, wyruszali na północ w poszukiwania przejścia północno-zachodniego, ale w ich relacjach można odnaleźć zapiski o fascynacji Hyperboreą i marzeniach o odkryciu tej tajemniczej krainy. W XX wieku zainteresowanie Hyperboreą nie osłabło. Współczesne media, takie jak filmy, komiksy czy gry komputerowe, często odnoszą się do tego mitu, przedstawiając go w nowoczesnym kontekście. Kraina ta stała się miejscem przygód tajemniczych cywilizacji i niesamowitych technologii, a jej mieszkańcy bohaterami wielu opowieści. Współczesne zainteresowanie Hyperboreą przekształca się w coś więcej niż tylko fascynację starożytnym mitem. W dobie globalizacji i duchowego poszukiwania Hyperborea staje się dla wielu symbolem dążenia do wyższej wiedzy, transcendencji i duchowego oświecenia. Wiele współczesnych ruchów duchowych i ezoterycznych odnosi się do Hyperborei jako do miejsca pochodzenia dawnych mądrości, czy nawet jako kolebki ludzkości. W pewnych kręgach uważa się, że Hyperborea była rzeczywistym miejscem, gdzie zaawansowana cywilizacja rozwijała się długo przed znanymi nam starożytnymi kulturami. Niektórzy twierdzą, że wiedza Hyperborejczyków przetrwała dzięki tajnym społeczeństwom lub bractwom, które strzegły jej przez wieki, przekazując ją z pokolenia na pokolenie. Choć są to teorie trudne do udowodnienia, dla wielu mają one wielkie znaczenie duchowe. Dla wielu ludzi Hyperborea stała się symbolem duchowej podróży. Tak jak ta odległa kraina była miejscem harmonii i oświecenia, tak podróż duchowa jest poszukiwaniem wewnętrznego spokoju, zrozumienia i jedności z kosmosem. Choć dla wielu Hyperborea pozostaje tylko mitem, jej wpływ na kulturę i duchowość jest niezaprzeczalny. Uczy nas, że ludzka natura jest wiecznie ciekawa, dążąca do poznania i transcendencji. Hyperborea przypomina nam o naszych duchowych korzeniach i potrzebie zrozumienia naszej przeszłości, aby lepiej kształtować naszą przyszłość. Choć tajemnica Hyperborei pozostaje nierozwiązana, jej dziedzictwo żyje w naszej kulturze, duchowości i dążeniu do zrozumienia. Mit ten przypomina nam, że niezależnie od tego, jak bardzo rozwiniemy się technologicznie, zawsze pozostanie w nas pragnienie odkrywania, zrozumienia i dążenia do większej harmonii z otaczającym nas światem. Hyperborea stanowi most między starożytnymi legendami a współczesnymi pragnieniami człowieka. W dobie, kiedy wiele tajemnic świata zostało już odkrytych, mit ten przypomina nam o niewyczerpanej ciekawości ludzkiego ducha. Wielu z nas wciąż szuka własnej Hyperborei, miejsca lub stanu umysłu, gdzie możemy odnaleźć prawdziwe znaczenie i cel. Nie tylko starożytni Grecy, ale także współczesne społeczności poszukują swojego raju utraconego. Podobnie jak Atlantyda, Shangri-La czy Eldorado, Hyperborea symbolizuje utracone idealne królestwo, które czeka na odkrycie.
Ta dawna legenda jest przypomnieniem, że istnieją rzeczy poza naszym bezpośrednim zrozumieniem, które wciąż czekają na odkrycie. W końcu może to właśnie nieuchwytność i tajemniczość Hyperborei sprawiają, że pozostaje ona tak fascynująca przez wieki. Nie zapomnij o subskrypcji kanału, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych odcinkach. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już niebawem. Cześć!